Witaj, nazywam się Jakub Kondrat i użyczam głosu Jamesowi Brownowi w grze Recovered Survival Horror Remastered. Jest to polska produkcja studia Asantic Dream. Na wstępie opowiem wam o naszym bohaterze. Pewnego dnia James wyprawił się w rejs, a był sternikiem statku. Jednak stracił nad nim panowanie i rozbił się, po czym natrafił na podejrzany budynek. Postanowił rozejrzeć się wewnątrz budowli. W pewnym momencie natrafił na lichy beton i strop zawalił się. W tym momencie jego droga wyjściowa stała się o wiele trudniejsza. Zza ścian dochodziły przerażające dźwięki i było bardzo ciemno. Jedyne, co miał przy sobie James, to latarka i pistolet? Dlaczego on ma ze sobą pistolet? A polecieć ci po premii? Który stał się przydatny dopiero po spotkaniu zmutowanych ludzi. Jego celem stało się odnalezienie wyjścia ze szpitala. James chodził po labiryntach, gubił się, a jego historia będzie trwać od momentu, w którym rozpoczniesz rozgrywkę. Miłej zabawy! Zapraszam cię do odsłuchania pełnej oprawy dźwiękowej gry Recovered Survival Horror Remastered. Co ja tu robię? Gdzie ja kurwa jestem? Co to za cholerne miejsce? Nie chcę tu dłużej być. Wydostań mnie stąd, zanim mnie pożrą żywcem. O Boże! Co tu się stało? Te ściany, całe pokrwawione. Słyszałem, że był tutaj kiedyś szpital i psychiatryk, tylko że one już nie funkcjonują od 26 lat. Od tego czasu krążą plotki, że w tym miejscu robili dziwne eksperymenty na ludziach. A pewnego razu zarażony człowiek wydostał się z izolatki i zakaził wszystkich. Dziwi mnie jedno. Ci zarażeni ludzie mają na sobie pancerz. Jak to kurwa możliwe? Jak długie mogły być te cholerne korytarze? Chodzę i chodzę, a wyjścia wciąż nie widać. Jestem coraz bardziej pewien, że ten świat jest popierdolony. A ci ludzie, co robili te wszystkie eksperymenty, to potwory. Przedtem wspominałem o tym, że robili na nich te badania, ale to nie wszystko. Oni jeszcze wszczepiali sobie samym te substancje. Ludzie schodzą na psy. Mimo że minęło 26 lat, te potwory nadal żyją. Prawdopodobnie dlatego, że... Ciężko mi o tym mówić, ale to wygląda tak, jak gdyby oni żywili się zmarłymi ludźmi. Tymi, którzy żyją i nie żyją w jednym momencie. Paskudnie to brzmi, ale taka jest prawda. Co będzie ze mną? Aż strach pomyśleć.